Martyna, skąd masz taki fajny kożuch? To jest kożuch mojej mamy. Także ma historię. A z jakiej epoki pochodzi? Myślę, że lata 80., początek, połowa, także wtedy były mroźne zimy, także każdy chyba chodził w kożuchach. No mamy teraz taką modę na retro, to często wygrzebujesz coś z szafy mamy albo z szafy babci? Jak coś jeszcze w ogóle jest, to staram się szukać, bo jednak te rzeczy w sklepach nie zawsze są tak dobre gatunkowo jak kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje. A w takim razie też szukasz może w jakichś lumpeksach, czy nie? Nie znam dobrych, takich sprawdzonych, ale jeżeli ktoś by mi polecił, to na pewno myślę, żebym się udała, bo fajnie jest mieć coś innego, czego nie spotkamy na ulicy. A jak się kształtuje twój styl? Ktoś jest dla ciebie wzorem? Oglądasz jakieś blogi albo podpatrujesz gwiazdy na przykład? Znaczy, jeżeli chodzi o blogi modowe, to na pewno każdy je ogląda. Aczkolwiek wydaje mi się, że już jestem na takim etapie swojego życia, że nie podążam za trendami, tylko wybieram z trendów to, co mi się podoba, w czym się dobrze czuję. A z tych na zimę, co jest takie najbardziej pod ciebie, co byś wybrała dla siebie? Myślę, że właśnie kożuchy, duże szale ciepłe i może też takie trochę nordyckie wzory, połączenie, to taki jakiś kominek, widzę góry. Także... Klimat Aspen. Tak, dokładnie. Dobrze, powiedz mi, co jeszcze masz dzisiaj na sobie, tak możesz podać marki, nie mamy z tym problemu. No to tak, to jest jakby vintage mojej mamy, torebkę z Parfuma, buty z Vagabond, sweterek z Primarka i spodnie z Zary. A taka fajna czapka? Czapka? O Jezu, nie pamiętam. Reserved chyba albo Zara też, także...